od dawno zaginionych wilków po niebezpieczne i toksyczne zarodniki. Oto 8 niesamowitych i czasami strasznych rzeczy znalezionych w lodzie. Zapraszam do oglądania. Sponsorem dzisiejszego filmu jest kryptowaluta Apollo. Apollo jest najszybszą, najbardziej prywatną i najlepszą kryptowalutą do zakupu. Już niebawem znajdą się w pierwszej dwudziestce. Apollo jest najszybszą kryptowalutą na Ziemi. Może osiągnąć prędkość poniżej sekundy. Apollo jest najbardziej bogatą w funkcję walutą na Ziemi. Mamy więcej funkcji niż jakakolwiek inna waluta. Apollo może być jedną z najbardziej zaawansowanych kryptowalut. Posiada adaptację Chain ID, rewolucyjne maksowanie IP oraz blockchain. Obecnie cena kryptowaluty jest niska i warto w nią zainwestować. Zapraszam, pierwszy link w opisie. Na początku roku 2018 naukowcy ogłosili odkrycie doskonale zachowanego źrebaka znalezionego w lodzie. Znaleziono małego konia. Odkryto go w topniejącej wiecznej zamarzlinie na Syberii. Jego kopyta, ogon i skóra są nadal nienaruszone, wraz z drobnymi włosami w nożdżach. Szacuje się, że źrebak ten zmarł pomiędzy 30 a 40 tysięcy lat temu. Szczątki zostały odkryte przez paleontologów podczas wyprawy do Jakucji na wschodzie Syberii, wewnątrz krateru Batakaiga o głębokości 500 metrów. Georgi Savinov, zastępca dyrektora Północno-Wschodniego Uniwersytetu Federalnego w Jakucku w Rosji, twierdzi, że źrebak mógł utopić się, a później wpadł w tak zwanej w jakiś rodzaj naturalnej pułapki i może prawdopodobnie miał około 2 miesięcy. Próbki włosów i tkanek źrebaka zostały zebrane przez naukowców do testów. Według Simona Griogriewa, dyrektora muzeum w Jakucku, zawartość jelit źrebaka zostanie zbadana przez naukowców w celu ustalenia jego ostatniego posiłku, ale poza tym jest najlepiej zachowanym starożytnym źrebakiem znalezionym do tej pory. Źrebie należało do wymarłego gatunku zwanego koniem Lena. Co ciekawe, jest on genetycznie odmienny od wszystkich innych współczesnych dzikich koni wędrujących po Jakucji. Chińscy i rosyjscy naukowcy pracują teraz nad przywróceniem wymarłego gatunku konia Leny do życia. Z powodu ciągłego wzrostu globalnych temperatur wieczna zamarzlina topnieje, co doprowadziło do pojawienia się niesamowicie zachowanych zwierząt sprzed dziesiątek tysięcy lat. Ale kto wie, co jeszcze kryje się w lodzie? Może są tam rzeczy, których nigdy mamy nie odkryć. Prehistoryczne robaki. Rok 2018 był rokiem pełnym odkryć starożytnych zwierząt w wiecznej zamarzlinie na Syberii. To fascynujące, ale także przerażające, jak szybko topi się lód. W lipcu naukowcy ogłosili, że dwa nicienie lub mikroskopijne robaki żyjące w glebie zostały przywrócone do życia na szalce Petriego po wydostaniu się z głębokiego lodu. A wszystko to miało miejsce na syberyjskiej wiecznej zamarzlinie, która ma 42 tysiące lat. Te same robaki zostały przywrócone do życia. Lód, który otaczał glizdę od czasów mamutów, się roztopił. Naukowcy z Instytutu Problemów Fizyko-Chemicznych i Biologicznych Glebozastwa znajdują się pod Moskwą i badają ich powrót do życia. Badacze byli świadkami poruszania się robaków i zgodnie z badaniami oznaczało to pierwsze dowody naturalnej kriokonserwacji zwierząt wielokomórkowych. Zespół rosyjskich badaczy i geologów z Uniwersytetu z New Jersey znalazł dwóch odpowiednich kandydatów, analizując ponad 300 robaków. Jeden z robaków został odkryty w 2015 roku w pobliżu rzeki Alejza w Jakucji na wschodzie Syberii, która miała 411 lat. Drugi, który miał 32 tysiące lat, został sfotografowany w 2002 roku w pobliżu północno-wschodniej Syberii. Udany eksperyment stanowi przełom naukowy w kryonice i astrobiologii, wskazując, że organizmy wielokomórkowe mają potencjał, aby się oprzeć próbie czasu dzięki zachowaniu w lodzie. Kryonik, badanie, które w dużej mierze uważane jest bardziej za produkt science fiction niż rzeczywista nauka, ma na celu zahibernowanie ludzi w czasie poprzez zamrożenie ich ciał. Jesteśmy coraz bliżej tego, niż moglibyśmy przypuszczać. Lecz zanim przejdziemy do kolejnego podpunktu, jeśli jesteś tu nowy, to zasubskrybuj ten kanał i zaznacz dzwoneczek, aby dostawać powiadomienia. W Rosji pod koniec 2017 roku mieszkaniec dalekiego północno-wschodniego regionu Jakucji w Rosji odkrył szczątki rocznego lwa. Ten mały kot był lwem jaskiniowym, który prawdopodobnie umarł około 10 tysięcy lat temu. Do czasu tego ostatniego odkrycia naukowcy opierali swoją wiedzę prawie całkowicie na kościach. Dwa lata wcześniej znaleziono dwa podobne, nienaruszone, zamrożone małe lwy. Szczątki zostały nazwane Ujan i Dina, były niesamowitym odkryciem dla społeczności naukowej. Niedawno odkryte szczątki zostały przekazane na badania
Albertowi Protopowowi. Jest to paleontolog z Rosyjskiej Akademii Nauk. Ten mały lew o imieniu Borys został znaleziony na brzegu rzeki w idealnym stanie. Uważa się, że miał od 6 do 8 tygodni, kiedy umarł. Kępki futra wciąż wystawają i są w idealnym stanie. Co najdziwniejsze, twarz szczeniaka nadal można zobaczyć. Na początku roku 2018 znaleziono inne młode w pobliżu tego samego miejsca. Uważa się, że są to bracia Borysa. Kociak o imieniu Spartak ma futro i długi ogon, który został nienaruszony. Borys i Spartak najprawdopodobniej należeli do tej samej rodziny, ponieważ znaleziono ich blisko siebie i mogły zginąć w lawinie. Zespół międzynarodowych naukowców pracuje nad znalezieniem kolejnych szczątków starożytnych zwierząt i chcą je sklonować i przywrócić do życia. Terytorium Jakundu w Kanadzie jest zdominowane przez gęsty las, ale kiedyś było tam mroźno. W Dawn City we wrześniu tego roku naukowcy ogłosili odkrycie dwóch zwierząt z epoki lodowcowej z wiecznej zamarzliny Yukon – ciele karibu i wilcze szczenięcie. Pomimo tego, że umarły tysiące lat temu, sierść, skóra i mięśnie zwierząt były prawie całkowicie nienaruszone. Te rzadkie znaleziska odkryli górnicy. Datowanie radiowęglowe prześledziło imponujące pozostałości sprzed ponad 50 tysięcy lat. Paleontolog Grant Zuzla podkreślił znaczenie odkryć, mówiąc kanadyjskiej prasie, że wilcze młode jest jedynym z tego rodzaju, jakie kiedykolwiek odkryto. I mówi, że okazy należą do najstarszych przykładów zmumifikowanych ssaków miękkich tkanek na całym świecie. Naukowcy są zdumieni nieskazitelnym stanem wilczego szczenięcia, który jest lepiej zachowany od dwóch poprzednich okazów. Ma wszystko, od futra po ogon i zwiniętą górną wargę. Uważa się, że zmarł w wieku około 8 tygodni. Być może z powodu naszej bliskości i relacji ludźmi z psami na przestrzeni lat, naukowcy powiedzieli, że czują niesamowitą więź z nim i doskonale sobie z tego zdają sprawę, że zwierzę jest bardzo stare. Pomimo tego, że karibu jest w gorszym stanie, jest wciąż cenny dla społeczności naukowej z powodu nienaruszonej skóry mięśni i włosów. W Jakucji na Syberii jest niekończąca się obfitość prehistorycznych szczątków zwierząt. Pamiętasz, jak powiedziałem, że są rzeczy, do których nie chcemy wracać? Zerodniki węglika to jedna z tych rzeczy. W 2016 roku wybuchła epidemia zombie. Choć może to zabrzmieć dziwnie, to w zachodniej Syberii powstała niezwykła fala upałów i rozmroziła wszelkiego rodzaju rzeczy. Tym zamrożony renifer, który był ukryty w lodzie przez 75 lat. Ten renifer padł ofiarą węglika zombie, politej bakterii występującej na pustyni na całym świecie. Po zamrożeniu przez cały ten czas topniejący lód pozwolił mu uwolnić zerodniki, które powodują spustoszenie i zabiły ponad 2000 reniferów. Członkowie rodzinnej społeczności Nenet musieli zostać relokowani. Zerodniki rozprzestrzeniają się w glebie, a gdy zwierzęta pasą się, wychwytują bakterie, które rozprzestrzeniają się we krwi zwierzęcia. Bakteria potrzebuje gnijącego gospodarza, aby stworzyć zerodniki, które będą następnie się rozprzestrzeniać. Ludzie najprawdopodobniej wychwytują je po zjedzeniu zarażonych zwierząt. Teraz są szczepionki i antybiotyki, które są bardzo skuteczne w leczeniu infekcji. Ale przerażające jest to, jakie jeszcze inne uśpione choroby kryją się w wiecznej zamarzlinie. I co się stanie, gdy lód się roztopi. Dzięki za oglądanie. Ja Wam jeszcze przypominam o naszej zbiórce z Nexem, gdzie zbieramy na nasz program paranormalny i zapraszam Was do mojego sklepu z koszulkami oraz na mojego Instagrama. Trzymajcie się, cześć!